Dzień dobry, witajcie w Gospodarczej Lupie z Markiem Meissnerem w dzisiejszym programie. Wieści z głębokiej Rosji. Rosjanie widzą, że lepiej już było. Ziemniaczana klęska. Skromni miliarderzy odchodzą. Klienci nie płacą, firmy ledwie dyszą, więc w Rosji wraca barter. Coraz mniej oleju napędowego Rosja wysyła na eksport. Na koniec Kirgizi przerzucają się na obligacje dolarowe. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i nasz prowadzący Marek Meissner. A skoro jesteśmy obaj, to znaczy, że jest środa, godzina 17, a my zaczynamy lupę gospodarczą. Tak, dzisiaj dużo jest tematów, oj, podziękowania dla wszystkich widzów. Pamiętajcie, dzwoneczek, kciuk w górę oraz subskrypcja. Jeżeli nie subskrybujecie, jest możliwość również wsparcia pracy Marka na Patronite. Zaczynamy. Jest także, chcielibyśmy także podziękować naszym patronom za dotychczasowe wsparcie i przymilić się, że oby było was więcej. Dlaczego? Dlatego, że będziemy się zawsze starać, żeby dostarczyć świeży, aktualny content z miejsca, gdzie niet analogo wa всем мире. Zaczynamy. Zaczynamy od tradycyjnego komunikatu dwóch ministerstw, że od 26 października 22 ogłoszono reżim NMU w Czelabińsku, Korkinie, a potem w Sadce, Karabaszu i Złotoust. Co to znaczy reżim NMU? To znaczy, że w tych miejscowościach powietrze wygląda tak jak w Pekinie w czasie smogu. I jak stwierdzono, dusi. Dusi dzieci, dusi starców, tak, kobiety też dusi, tak. Kobietom w ciąży to podobno już nawet nie bardzo wolno tam przebywać, bo mogą być różne problemy. Tak jest. Ale gubernator Aleksiej Teksler stwierdził, że i tak emisja o 43% się zmniejszyła. No, znaczy, ciekaw jestem, jakby było te 43% więcej. To już wszyscy by wtedy z domów nie wychodzili do tych fabryk, bo to jest przecież okręg metalurgiczno-zbrojeniowy. Także tak wygląda, jest wesoło. A jeszcze bardziej wesoło jest w kinach. I tu prosiłbym o plakacik z Batmanem. Proszę bardzo. A teraz słuchajcie. Plakat na seans, nie? Plakat na seans, oczywiście, że tak. Tylko ten seans jest nielegalny. A plakaty są. Chodzą w internecie, są nawet rozwieszane. I teraz nigdy byście nie zgadli, w co trafiły sankcje. Sankcje trafiły w kina. Dlaczego trafiły w kina? Dlatego, że po sankcjach, dokładnie, po rozpoczęciu sankcji, praktycznie cała produkcja hollywoodzka zniknęła z ekranów rosyjskich. No, bo prawa autorskie, bo dystrybucja, bo nie chcieli, prawda, tak jak Warner, nie chcieli się angażować w Rosję. Ale oczywiście, Dawid Schneiderow, krytyk filmowy, powiedział, że sytuacja stała się godna ubolewania. Dlaczego? Zdecydowana większość rosyjskich filmów, które miały zastąpić zachodnie, nie osiąga żadnego sukcesu kasowego. Wszyscy nasi filmowcy i wszyscy politycy krzyczeli, że należy zmniejszyć ilość kina amerykańskiego w kinach rosyjskich. No i przecięli to. Wielkie Hollywood odeszło. Okazało się, że widzowie nie chcieli i nadal nie chcą oglądać kina rosyjskiego. Co powiedział jeszcze? Powiedział jeszcze, że straty w ciągu 6 miesięcy przekroczyły 8 miliardów rubli. No, jakie jest lekarstwo? Podnieść ceny biletów. Roman Isajew, członek zarządu Stowarzyszenia Właścicieli Kin, powiedział tak. Wyjście do kina jest wydarzeniem kulturalnym i nie powinno kosztować 100 czy 200 rubli. Niestety niektórzy operatorzy flirtują z promocjami. Ludzie chodzą do teatru za kilka tysięcy, a pieniądze zostawiają także w bufecie.
kino nie wiedzieć, czemu uchodzi za sztukę nieco niższej rangi, no ale jeżeli bilety będą kosztowały przynajmniej 400 rubli, branża będzie mogła ożyć. Tak powiedział Isajew. Aleksiej Wajsjasin, dyrektor generalny sieci Cinema Park i Formuła Kino, stwierdził, że przeciętna cena biletu to 350 rubli. Pod koniec tego roku wpływy ze sprzedaży biletów wyniosą nie więcej niż 42 miliardy rubli, a według Isajewa na to, żeby branża przeżyła, potrzeba 60 miliardów. A pracownicy sektora kultury i rozrywki sądzą, że ceny biletów powinny być jeszcze wyższe. Ceny ustalane są w oparciu o popyt, który w branży rozrywkowej stale rośnie. Jeśli bilety do teatru będą kosztować 5000 rubli, to do kina muszą wzrosnąć do co najmniej 1000 rubli. Tak rzekł Jewgenij Safronow, szef agencji Intermedia, zaangażowanej mocno w marketing kin. No i tutaj Dawid Schneiderow spuentował to, że w ciągu 6 miesięcy straty przekroczyły 8 miliardów rubli, więc sytuacja jest bliska katastrofy. W pierwszej połowie 2024 roku. Znaczy jeszcze powiem, 1000 rubli, żebyście wiedzieli, to jest 40 zł mniej więcej. No i to by przekraczało polskie ceny, tak? No przekraczałoby trochę, to znaczy wiesz, no w takich promocjach, znaczy pierwszych seansach, to rzeczywiście bilety są u nas drogie. Na pierwszych seansach filmowych i to tak, no trochę więcej by było, nie? Ale to tylko na tych pierwszych wyświetleniach. Im dalej w las, tym te bilety są tańsze. Tak, jak no tak, od 30 tak do tam 16, czy ileś są. No właśnie, zwłaszcza jak są promocje, to i za 15 zł da się kupić. I jakoś te kina żyją, ale tu zdjęcie numer 2, Barbie. Już to zdjęcie dawałem. Co widzimy? Widzimy nielegalny seans Barbie, przemycanych, nagranych zwykle w Hiszpanii albo w innych krajach Europy Zachodniej, z dorobionymi rosyjskimi napisami. Jakość jest powiedzmy taka sobie, ale mimo tego ludzie płacą całkiem niezłe pieniądze za to, bo jeżeli w pierwszej połowie 2024 roku kina w Rosji zebrały 26 miliardów rubli, i mniej niż w tym samym okresie rekordowego dla branży 2019, kiedy było 28,7 miliardów rubli, to przecież mamy kilkudziesięcioprocentową inflację, to ci nielegalni, że tak powiem, operatorzy kinowi zebrali około, tak się liczy, mniej więcej, może być więcej, 30 miliardów rubli. Czyli to jest niezły biznes. No i teraz nie ma się co dziwić, że liczba sprzedanych biletów w pierwszym półroczu do legalnych kin spadła o 3,6% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku w ujęciu rocznym do 73,1 miliarda miliona. W całym 2023 roku sprzedano 75,8 milionów biletów, natomiast w 2019 113,4 miliona biletów. I teraz ciekawe, że latem ubiegłego roku do kin przybyło 2,5 raza mniej widzów niż w 2019 roku. No i teraz jeszcze im bardziej ciekawa sprawa na sam koniec. Ile kosztują te bilety na nielegalnych seansach? 400 rubli. Tyle, ile chciałaby branża kinowa na oficjalnych seansach. Także naprawdę biznes jest to niesamowity. A kina giną w Rosji. No to ale wiesz. Nie spodziewał, że sankcje dotkną kina. Bez tych amerykańskich filmów trzeba by zalegalizować, tak jak wiele kin puszcza, no, te pirackie kopie. Tak, ale te pirackie kopie to puszczają małe kina. Dlaczego? Dlatego, że mechanizm wygląda tak, że przychodzi w spółka X, tam Somon coś tamten i mówi, że organizuje wydarzenie rozrywkowe, chce tutaj, żeby kino wynajęło na to wydarzenie rozrywkowe, będą bilety po 400 rubli, ale 100 rubli z każdego biletu to wy, kochani, dostaniecie tytułem czynszu.
No i co robi kino? W takim Oziersku czy innym Permie, a raczej no Perm to już nawet za duży, ale Oziersk, Liuwyje, to proszę bardzo, jak nie będzie frekwencji, to kino się zawali, więc proszę bardzo, wydarzenie kulturalne, nawet umowy spisują. Wszystko jest lege artis, jak najbardziej. Lege artis, kino się rozlicza z wydarzenia kulturalnego. No i co? Finansówka się przyczepi? Przecież wszystko jest rozliczone. No win-win. Prawda? Prawda? A seans poszedł. W tak. ten sposób. Ludzie zadowoleni. Tak, kinie byli. A to dla nich to jest wszystko jedno. No kopia kiepska, prawda? No ale przecież... No wiesz, czasami są czepiał. I dobre, to wiesz, tam też nie mówmy, kto się tam będzie czepiał? No to już jest cały przemysł, który tam, wiesz, przy pomocy programistów, którzy robią po godzinach, poprawia trochę jakość tych pirackich kopii. Ale to żyje. To żyje i ma się całkiem nieźle. Drugi obiekt filmowy, no... Żyć nie umierać w Rosji, prawda? No cóż, była sobie rodzina, w której synek pojechał na SWO, no i tam był, zginął, no i nawet im zapłacili. No i chcieli za 1,5 miliona, za 1,5 miliona wybudować łaźnię przy domu. No i tutaj to było w Katyninie, w obwodzie warneńskim. No i co się okazało? Okazało się, że oszukali ich. Chciałam zbudować łaźnię i dobudować dom mojej babci. Oszuści wystawili odręczny paragon, zabrali pieniądze, przyszli na kilka dni, coś zrobili i zniknęli. Rodzina złożyła skargę na policję. Siły bezpieczeństwa nie chciały się zajmować taką pierdołą. No ale ostatnio w Korkino były skandale etniczne. To znaczy zrobiono pogrom cyganów. Rzekomo zamordowali 42-letnią Julię Matwiejewą. Co prawda, że tak powiem, dowodów żadnych nie było i to zdaje się, ci, co byli związani z tymi, co zamordowali, to zrobili ten pogromik, zorganizowali. W każdym razie pogromik poszedł jak talala, jak to zwykle pogromy, spalono to i owo, pobito tych jowych, zwykle tych, co im pasowali, między innymi całkowicie etnicznych Rosjan, a mieszkańcy Korkino poskarżyli się na spotkaniu, że oni się teraz boją wychodzić, bo takie bandy z kijami się włóczą i walą każdego, kto im się nie spodoba, nawet niebieskookie blondynki, no, a jeszcze usiłują gwałcić, także no, jest miło i sympatycznie, jak to na rosyjskiej prowincji w czasie pogromów, wobec czego siły bezpieczeństwa na tle tych skandalów etnicznych przypomniały sobie o tym zdarzeniu. Sprawą zajął się szef regionalnej policji Siergiej Kosmaczow i zażądał pilnego odnalezienia oszustów. Prawdopodobnie zostaną odnalezieni i prawdopodobnie okażą się cyganami. Na 99,9%. Nawet jakby nie byli. No cóż, Poliet. Poprosiłbym zdjęcie z fabryką. Słuchajcie, to nie jest taka zwykła sobie fabryka. To jest fabryka, która się zajmuje produkcją sprzętu radiowego i radionawigacyjnego, między innymi dla WKS, czyli Wozduszno-Kosmicieckich Sił Rosji. No i dla cywilnego lotnictwa także. No i wyobraźcie sobie, że ponad 1/4 pracowników właśnie z tej fabryki odeszła. 300 pracowników zakładów radiowych Poliet odeszło w ciągu ostatnich 2 tygodni. Dlaczego? Bo nie dostali wynagrodzeń za sierpień. No nie dostali. Za sierpień. A co mamy? Listopad. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy wynagrodzeń za sierpień. Szefowie nic nie tłumaczą, mówią, poczekaj, zaraz będzie i tyle. Ale ludzie mają pożyczki, kredyty hipoteczne i muszą z czegoś żyć, powiedział jeden z brygadzistów. Wcześniej firma zatrudniała 1300 osób, zostało około 1000 i ludzie wciąż odchodzą. Sam zakład nie skomentował sytuacji, a jak zapytały Izwiestia, to numer rzecznika prasowego okazał się wyłączony. No dyrektor HR Aleksander Czewielew
powiedział dziennikarzom, że trzeba przesłać oficjalną prośbę do dyrektora zakładu, przyjrzymy się temu i wyjaśnimy, nie udzielam żadnych informacji telefonicznie, a już w marcu pracownicy fabryki skarżyli się, że nie wypłacają im wynagrodzeń. Zmieniono kierownictwo, no ale nic się nie zmieniło i to jest taki mały kamyczek do ogródka osób, które uważają, że w Rosji no to jest przemysł taki, że on da radę, prowadzić SWO, wprowadzić jak najbardziej nowoczesny sprzęt do sił lotniczych i jakichkolwiek innych i że mimo wszystko Rosja zwycięży, bo ma przecież taki ogromny i wspaniały przemysł. No, zakład niedawno odnowiono, nie? To widać. Nawet ładnie wygląda. No ale co się dzieje za tymi murami? No to właśnie tak, nie bardzo. I jeszcze, żeby było zaciekawiej, tych 300 to byli najlepsi specjaliści i oni odeszli do zupełnie innych sektorów. Znaczy, ja się spodziewam, ponieważ jest to zakład w Czelabińsku, że oni po prostu odeszli do miejscowej zbrojeniówki po to, żeby się w razie czego ochronić przed powołaniem do SWO. No, tam jeszcze było sporo kobiet, więc one też na pewno jakąś pracę znalazły, bo w Rosji na ogół brakuje pracowników, choćby taką kiepską, ale myślę, że z możliwościami, jakie daje długoletnia praca w zakładach radiowych, to one tutaj sobie łatwo znajdą pracę w sektorze prywatnym. Natomiast cała sprawa ma stanąć na Komisji Obrony już za miesiąc. Także kiedy będzie reakcja określonych czynników? No myślę, że tą pensję za sierpień to wypłacą koło lutego przyszłego roku. A teraz Fundacja Russian Field badanie zrobiła. No i Rosjanie się chyba zorientowali, że lepiej, że dobrze to już było. Dlaczego? 48% respondentów założyło, że dobrobyt Rosjan zmniejszy się w ciągu najbliższych 2 lat. 30%, że się nie zmieni. Sytuacja się nie zmieni. Ale 14% spodziewa się poprawy. No i teraz wynik zupełnie, że tak powiem, nie korespondujący z tym wynikiem, prawda? 91% respondentów zaobserwowało wzrost cen towarów i usług w ciągu ostatniego roku. Najczęściej respondenci zgłosili wzrost cen takich towarów jak produkty żywnościowe 71%, odzież i obuwie 25%, benzyna i produkty dla motoryzacji 20%, a wśród usług, które podrożały, najczęściej wymieniane są mieszkalnictwo i usługi komunalne 40%, usługi medyczne 26% i usługi kosmetyczne 21%. Chciałbyś coś dodać do tego? Tak. Dzisiaj rano podawaliśmy, że jeżeli chodzi o oczekiwania inflacyjne, jest to badanie FOMU. No i wygląda na to, że Rosjanie, znaczy nikt nie wierzy, że będzie taniej. Jedynie jest różnica, czy inflacja jeszcze przyspieszy i będzie jeszcze drożej. No i tu większość, znaczy po połowie, tak. Połowa, bo tam 39% mówi, że będzie jeszcze drożej. I to jest jeden z najwyższych wyników od października 2023. Wyrównało się. I druga połowa, że będzie tak samo drogo, jak jest. Znaczy, że inflacja będzie tak samo w tym samym tempie zasuwać. No i mało kto wierzy, że będzie wolniej. Czyli mało kto wierzy, że to, co robi bank centralny, da jakikolwiek efekt. To jest też takie, pomimo, zobacz, tak wysokich stóp. No i tego, że Rosja już jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o realne stopy, wyprzedza tylko i Wenezuela. Więc...
Tam się zaczęło porównywanie nawet na ekonomicznych takich sajtach z krajami Afryki. No, wyprzedzili. Tak, że tu się Rosja bardzo dobrze komponuje z Gwineą. A Gwinea jest lepsza. 17,6. Realna? No nie, chyba nie, z tego co pamiętam, ale... W każdym razie tutaj prawda, iście afrykański kraj. No to co, przechodzimy do ziemniaków. Dobrze, będą ziemniaki. Bo minęliśmy jedną rzecz, minęliśmy zapowiedź, a to się wrzuci, minęliśmy zapowiedź tego sondażu, ale to nic. No więc o co chodzi? O to chodzi, że Aleksiej Kreslinikow, dyrektor wykonawczy Związku Ziemniaczanego, czyli takiej naprawdę potężnej organizacji rolniczej w Rosji, powiedział tak. W wiodących regionach produkcyjnych brakuje ziemniaków. Są to przede wszystkim obwody Briański, Niżny Nowogród, Moskiewski i Tulski. Widzimy tutaj znaczne opóźnienie w stosunku do zeszłorocznych wyników. Ziemniaki to jest w Rosji są zwane drugim chlebem i ceny tak sobie wzrosły od 8 do 14 października 1,1%, potem do 21 października 2%, do 22 października o 0,3%, od początku roku tak sobie wzrosły o 54,72%, a od października ubiegłego roku o ponad 60%. Ale to są cyfry Rosstatu. Teraz nieoficjalnie związek, tenże związek ziemniaczany, mówi, że tak naprawdę ceny ziemniaków są wiodącymi cenami w tej chwili, jeżeli chodzi o wzrost, i od zeszłego sezonu wzrosły o 112%. A skąd się takie coś nam wzięło? Ano takie coś się nam wzięło, co powiedział Kreslinikow, że zebrano w zeszłym roku rekordowe zbiory ziemniaków, 8,6 miliona ton. Ceny hurtowe do maja kształtowały się na poziomie kosztów albo nawet niższych. Ze względu na ubiegłoroczną nieopłacalność zmniejszono powierzchnię zasiewów na zbiory. No jeszcze była oczywiście nietypowa pogoda z przymrozkami w maju. Rolnictwo, Ministerstwo Rolnictwa powiedziało, że zbiory ziemniaków brutto w tym roku będą się kształtować na poziomie 7,3 miliona ton, a do tej pory, jak Kreslinikow powiedział, zebrano niecałe 7 milionów ton. Jest listopad. Więcej nie zbiorą. Nieoficjalnie 6,2 miliona ton, także Kreslinikow też optymista. Jednocześnie nie spodziewamy się niedoboru ziemniaków, choć nie należy się spodziewać obniżki cen do poziomu z 2023 roku. Wynika to z kosztów magazynowania, zwiększonych kosztów logistyki i kredytów. Poza tym istnieje dotkliwy niedobór siły roboczej. I to tego jednego pan dyrektor oczywiście nie uwzględnił, mianowicie inflacji, a Tatiana Gubina, zastępca dyrektora firmy zajmującej się uprawą ziemniaków Malino, powiedziała, że co prawda Rosjanie spożywają rocznie około 112 kilo ziemniaków, co przy obecnych cenach kosztuje niecałe 5000 rubli, to oznacza, że produkty te są więcej niż przystępne cenowo, ale wszystkie składniki produkcji poszły w górę, a wzrost cen sprzedaży ledwo pokrywa koszty. Ministerstwo Rolnictwa powiedziało i zwiesti, że sytuacja z ziemniakami jest pod stałą kontrolą. Aby zahamować ich wzrost od marca 2025 roku, zostanie wprowadzony kontyngent na bezcłowy import ziemniaków z krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Tak, Paweł, Rosja będzie importować ziemniaki. Do tego doszło. Ale wiesz, oni mówili, że na 101% są samowystarczalni
Nie wiem dlaczego takie były zapowiedzi. Natomiast jest jeden element, bo tu branża ważna w Rosji się martwi, bo tam trochę inny jest niż w Polsce ten wyrób, bo Duma Narodowa powstaje często właśnie z tego komponentu, który sfermentuje. Branża spirytusowa jest w dużej rozterce i przerażeniu. Dlaczego? Dlatego, że jak stwierdził szef Związku Producentów Spirytualiów, Spiridonow zresztą, Aleksi, mamy duży problem, ponieważ my robimy wyroby alkoholowe z rosyjskiego zboża i rosyjskich ziemniaków. Nasza aparatura jest przystosowana do rosyjskich ziemniaków i ich parametrów fizykochemicznych, tak stwierdził. A tak, z żytem, to jest drugi rok, gdzie żyto, pomimo że w zeszłym były dobre zbiory, ale też żyto jest coraz gorszej jakości i ogólnie z żytem jest problem. Tak. I on głównie idzie dla branży, no ale więcej się produkuje jednak z tych ziemniaków. No a taki klops, że te ziemniaki teraz drogie, a akcyza od stycznia pójdzie w górę. A więc niestety tutaj branża się obawia, że ten przyszły rok może być trudniejszy niż się spodziewali, nie ze względu na właśnie brak chętnych, tylko że będą musieli podnieść ceny. No, Spiridonow stwierdził, że jest bardzo istotny konflikt, mianowicie konflikt pomiędzy, jak on powiedział, wyrobem z wartością dodaną, jakim jest stoliczna oraz pokrewne, a zwykłymi ziemniakami przeznaczonymi na spożycie. Tak. Dlaczego? Przy okazji się ujawniło, że stoliczna jest wódką żytnioziemniaczaną. Ciekawe. No ale. Otóż stwierdził, że on napisze do Ministerstwa Rolnictwa, cały związek producentów będzie kołatał do Ministerstwa Rolnictwa o to, żeby ten import dorzucić na rynek, a żeby prawdziwe rosyjskie ziemniaki poszły tylko dla branży spirytusowej. Bo jak to jest przecież produkt z wartością dodaną, gdzie od surowca do momentu sprzedaży jest ogromny zysk i ogromny zysk też dla rosyjskiego budżetu. To nie można tak na zjedzenie. Wiesz co, a trochę może mieć racji, dlatego że wiesz, jak nie zapewnią tego, no to część może przejść jeszcze bardziej na te nielegalne źródła. No i to może by, wiesz, podciąć. Nie, no Ministerstwo Rolnictwa to łyknie. To łyknie, przecież to są wielkie dochody budżetowe. Absolutnie. No. Także Rosjanie będą się zajadać ziemniakami z Białorusi, Azerbejdżanu i Egiptu, tak powiedziało Ministerstwo Rolnictwa, dostawy z zaprzyjaźnionych krajów, które mają w pełni zaspokoić wewnętrzne zapotrzebowanie Rosji na te produkty. Tak, tylko one są drogie, więc wiesz, jeszcze na wiosnę to jako tako ta cena, natomiast no teraz no to bez sensu jest sprowadzać, tak? A więc raczej moim zdaniem Białoruś chodzi w rachubę, tylko że oni chyba nie są w stanie aż tak dużo dostarczyć. Azerbejdżan, tak. Pewnie tak, Uzbekistan i co? No Egipt, i Egipt. Egipt tak. Dużo dostarcza. Tylko że on zawsze dostarczał właśnie w tych miesiącach, wiesz, marzec, kwiecień, tak, maj, wiosną. Tak? Wiosną, kiedy znaczy, te ceny... To było rosyjskich... dobre, bo to było na przednówku rosyjskim, więc to było dobre. No ale one były drogie i one w drogie. Tym roku były droższe z tego właśnie przez to, że rubel się zdewaluował. Były droższe niż w zeszłym roku. No zobaczymy, jak to będzie w 2025, tak? Ale chyba znowuż będzie drożej. No i tutaj zabawna historia. Mianowicie Rosjanie usiłowali podpisać kontrakty z Cyprem na dostawę ziemniaków. Cypr odpowiedział im w znany międzynarodowy sposób, ale nie z powodu sankcji. Tylko jak stwierdził, wszystkie nasze dostawy zostały zakontraktowane przez kraje Europy, w tym na przykład Polskę. Ano tak. No to i tutaj wiesz mamy co, jeszcze, to tak już nie ma z tych ziemniaków za bardzo skąd sprowadzać, nie? Ano właśnie. No i tutaj mamy Związek Firm Handlu Detalicznego Akord, to wchodzą grupa B, X5, Magnit, Lenta, Auchan, który się wycofuje, Metro,
stwierdził, że sieci handlowe tutaj starają się łagodzić wzrost cen produktów. Starają się. Od początku roku detaliści sprzedają najpopularniejsze produkty ziemniaczane z ujemną marżą, utrzymując cenę detaliczną warzywa na poziomie pierwszej ceny poniżej ceny skupu i rozciągając podwyżkę ceny w czasie, co ograniczy jej wpływ na konsumentów, powiedział Igor Karawajew, przewodniczący szefostwa Akord. Według niego średnia cena detaliczna pierwszej jakości w dużych sieciach handlowych wynosi obecnie 36 rubli za kilogram i co prawie 20% mniej niż średnia krajowa. I tu się odezwali internauci rosyjscy, którzy powiedzieli: panie Karajew, pokaż pan ten sklep, gdzie ziemniory 36 kosztują. Są już gdzieniegdzie po 70. No to zbliżamy się do tych cen z wiosennych, tak? No. To dosyć szybko, a w sumie powinno teraz być najtaniej. Tak, a tutaj się odezwał też i związek, firmy, które się zajmują wytwarzaniem dań gotowych. Oni powiedzieli, że ze względu na wzrost cen ziemniaków, to oni będą musieli podnieść ceny, ponieważ wszelkie produkty ziemniaczane to jest duża część ich oferty. Wszelkie kluski ziemniaczane, wszelkie tam zapiekanki ziemniaczane, to było najpopularniejsze i to schodziło najlepiej w dużych miastach. Teraz już nie. Teraz już będzie coraz droższe. No właśnie, dochodzi do paradoksów, że ziemniaki w Polsce będą tańsze za moment niż ziemniaki, czy już są nawet tańsze niż ziemniaki w Polsce. Będą tańsze niż na Białorusi. Wobec tego, Pawle, ja przewiduję że zabawną. Płacić. Nie, z Polski to nie, bo za drogi transport. Ja przewiduję przemyt ziemniorów na granicy rosyjsko-białoruskiej i sprzedaż w Rosji. Ktoś zarobi. To na pewno, no mówię, z Białorusi to jest taki naturalny jednak kierunek, bo wiesz, tak, jakieś nadwyżki mają tego. Tak. Carstwo bulby, jak to mówią. To na pewno będą tam mieli, ale to na pewno pójdzie poza oficjalnymi kanałami, zobaczysz. No może coś, wiesz, oficjalnymi, tak jak masło coś tam kupią. No właśnie. No cóż. Czy wiesz, że coś istnieje takiego? Może dajmy tutaj zapowiedź. Czy wiesz, że istnieje coś takiego jak skromni miliarderzy? Tak, słyszałem. No to skromny miliarder, drodzy słuchacze, to jest taki facet, który co prawda jest miliarderem, ale on tych miliardów ma niewiele. On jest to według właśnie rosyjskiego powiedzenia skromny miliarder. To jest taki facet, co on tam ma. Ale co taki ma. Rublowy czy taki... Nie, dolarowy i eurowy. Broń się, Panie Boże, wiesz, rublowy. No co to jest rublowy? Rublowy miliarder to jest taki lepszy dziad. No. No to mamy sytuację, w której prawda, tacy skromni miliarderzy nagle stracili zaufanie do Kremla. A oni mają to szczęście, że oni są mniej pilnowani niż ci najwięksi. No i tutaj zdjęcie, poproszę, Buźki. Już. Jest. Ten facet nazywa się Roman Avdiejew. 108 miejsce w rosyjskim rankingu Forbesa, więc daleko. Majątek 1,2 miliarda dolarów wart. I właśnie ogłosił sprzedaż swojego ostatnich aktywów w Rosji. Chciałbym podzielić się znaczącym wydarzeniem w moim życiu. Dziś została sfinalizowana transakcja sprzedaży moich udziałów w koncernie Rosjum strukturą Siergieja Sudarikowa. W wyniku tej transakcji nie mam żadnych aktywów ani projektów biznesowych w Rosji. Napisał na swoim Facebooku Avdiejew, a sprzedał 62% udziałów, co nazwał logicznym krokiem kończącym jego długoterminową współpracę z Sudarikowem, która rozpoczęła się, no coś takiego ciekawego, w 2019 roku pod koniec podpisaniem memorandum o współpracy strategicznej. Oczywiście biznesmen wyraził pewność, że pod przywództwem Sudarikowa koncern osiągnie nowy poziom i dla mnie podjęta decyzja pozwoliła mi skupić się na bliskich, przede wszystkim na dzieciach i innych ważnych aspektach mojego życia, niezwiązanych z biznesem. No nie podał, za ile sprzedał,
i Awdiejewa nie ma w Rosji. Gdzie jest, to nie wiadomo. Mówią, że razem z rodziną jest no, gdzieś w Azji, a może w Izraelu, a może w Południowej Ameryce, a może we Francji. A cały Rosjum właśnie został zamrożony przez samego Awdiejewa. Holding inwestycyjny działający w sektorze finansowym, a kluczowym aktywem jest Moskiewski Bank Kredytowy. No i pod koniec 2019 Awdiejew zgodził się na połączenie aktywów z głównym akcjonariuszem grupy inwestycyjnej Region, czyli Sudarikowym, też skromny milioner, raptem 1,8 miliarda dolarów, i w Rosjum to Sudarikow posiadał 31%. Awdiejew, 57-letni, jest bardzo ciekawym miliarderem. Dlaczego? Żonaty, 23 dzieci, z czego 17 jest adoptowanych. Jak na rosyjskie standardy, ciekawy człowiek. Podczas wojny na Ukrainie majątek mu spadł z 1,8 miliarda dolarów w końcu 2021 roku do 1,2 miliarda dolarów obecnie. Wróbelki ćwierkają, że za niedługo to on już przestanie być obywatelem Rosji. I tak się wspomina tych, co się zrzekli skromnych milionerów. Skromny milioner Wasilij Anisimow, właściciel Koalko i Bolszoje Domodjedowo, 1,6 miliarda dolarów. Założyciel i główny właściciel holdingu Freedom Timur Turlov, 2,4 miliona dolarów. Właściciel firmy inwestycyjnej Trojka Dialog Ruben Vardanyan, 1,3 miliarda dolarów. Założyciel spółki inwestycyjnej DST Global Yuri Milner, 7,3 miliona dolarów. No ci to bogaci byli. To ciekawe, założyciel Revoluta Mikołaj Storonski, 7,1 miliarda dolarów, ten Revolut coś cienko wszędzie. Założyciel spółki energetycznej Areti Igor Makarow, 2,2 miliarda dolarów. I założyciel Tinkoff Group Oleg Tinkoff, 0,86 miliarda. Wycena po sprzedaży Tinkoff Banku. No ten ostatni spowodował skandal, bo zrzekł się obywatelstwa z dużym hukiem w Izraelu. Stwierdził, że Putin jest mordercą dzieci i w ogóle on sobie nie życzy. Więc no sprawa wyglądała bardzo nieciekawie. On się nawet przez pewien czas musiał kryć, bo Putin był wściekły. Ale teraz okazuje się, że ci skromni miliarderzy to już tacy oni nie są rosyjscy. Oni już tak by bardziej chcieli tam dalej te fuaje gra i szampan na Lazurowym, dopóki mogą. Pieniążki zainwestować w jakieś pewniejsze interesy w Europie Zachodniej, ale nie Rosja, nie Rosja. A że oni są mniej pilnowani i że ta grupa według Forbesa wynosi przynajmniej około 150 osób, i ta grupa zaczyna przeciekać coraz bardziej na zachód, no to widać, że mamy pewien problem, mianowicie po prostu wyciekają duże pieniądze z Rosji i przeciekają przez palce, i tych skromnych miliarderów nie bardzo mogą zatrzymać jakoś. Nie bardzo. Coś się takiego dzieje, że przypuszczalnie oni tam idą duże pieniądze na łapówki, żeby im pozwolono wyjechać, przy czym to nie są ludzie, którzy by na przykład obnosili się z prywatnymi odrzutowcami. Większość z tej grupy, te jachty i te odrzutowce, skromniejsze niż tym Abramowiczów czy Deripasków, sprzedała błyskawicznie na początku wojny. Czyli ci ludzie doskonale rozumieli, prawdopodobnie realizując, wiesz, interesy, że tak powiem, bliżej ziemi, bliżej tego, co się dzieje na zachodzie, oni byli lepiej zorientowani niż ci na górze, co to będzie, i na wszelki wypadek woleli się zabezpieczyć. Latają klasą biznes, starają się nie zwracać na siebie uwagi i uciekają razem z majątkiem i razem z rodzinami, i jak widzimy, te ucieczki są, no, kończą się dla nich dobrze. No pamiętajmy, że często mają też inne obywatelstwo, tak? Tak, często już się wcześniej postarali. Obywatelstwo Izraela, obywatelstwo Cypru, prawda, obywatelstwo zwłaszcza krajów Azji Środkowej, typu Kazachstan,
To też jest modne, to tak już blisko, to tak już wiesz. Tak, no nawet ci biedniejsi mają też tureckie, no różne, tak, tak, tak. Bo można te obywatelstwa po prostu kupić. Malta też jest z tych europejskich, nie? Malta też, to prawda. Także tutaj z Unii Europejskiej jest oczywiście najbardziej poszukiwane i najbardziej pożądane. A oni to załatwiają. No wiesz, no, no, nawet mamy... jak się te ma te powiedzmy 3-4 miliardy dolarów, no to to ma, obywatelstwo Malty to nie jest aż taki duży wydatek. Nie. No, no, no a już się jest kawałek... obywatelem. A już się jest obywatelem Unii Europejskiej Unii, i wtedy inna jest rozmowa, nie? Dzieci można posłać do przyzwoitych szkół w Szwajcarii, prawda? No tak, ale wiesz, te sankcje zupełnie inaczej działają, bo muszą być już takie osobiste, tak. Więc oni musieliby się gdzieś udzielać, żeby być na tym świeczniku. Tak. Obrót tak samo, jakieś nieruchomości, przesył, wiesz, transfery te pieniężne nie są aż tak, wiesz, wtedy rygorystyczne i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, jakoś im się udaje. No a teraz... Co powiemy o tym klienci? Powiemy kolejną tablicę, bym poprosił. Koza transferowa, tak? I tak, tak, tak. Znaczy, co się od czego zaczynamy? Od tego, że klienci niepłacący na czas są głównym czynnikiem utrudniającym działalność rosyjskim firmom w trzecim kwartale, poinformował Zawodowy Związek Biznesu, ten główny, RSPP. Dlaczego? No bo firmy zmagają się z wysokimi stopami procentowymi i wyzwaniami logistycznymi. No jak Bank Rosji sobie podniósł tą główną stopę procentową, to znacząca firma rosyjskich firm, zwłaszcza przemysłowych, ostrzegła, że zaporowo wysokie koszty pożyczek zaszkodziły rozwojowi infrastruktury. Pośród tych, którzy odpowiedzieli na kwartalne badanie rosyjskiej gospodarki działalności firm, które przeprowadził Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców, czyli właśnie inkryminowany RSPP, 37% stwierdziło, że brak płatności to pierwsze miejsce wśród problemów operacyjnych. No więc sytuacja jest taka, że RSPP stwierdziło, że powaga problemu wzrosła z powodu pogarszających się warunków transportu produktów, niestabilności na rynku walutowym i rosnących cen towarów krajowych i importowanych. Światełkiem w tunelu jest, że trudności z płatnościami u zagranicznych kontrahentów zmniejszyły się do 21%. 28% było w poprzednim kwartale, ale nie wiadomo, jak ten trend będzie wyglądał, bo przewidywania są takie, że znowu te problemy z płatnościami wrócą. No i cóż, największe problemy mają te firmy zrzeszone w RSPP z firmami z jakiego kraju? Paweł, zgadniesz? Nie wiem. Z Chin oczywiście, tak. Tutaj jest bardzo dziwne, ale okazuje się, że z Kazachstanem to oni sobie tak mogą, z tymi krajami Azji Środkowej też, nawet z Indiami, tak? Jakoś się to załatwia, ale z Chinami nie. Skośni, jak stwierdzili... Obstawiałbym mają... Turcję, ale okej. Okay, no właśnie. No i tutaj w związku z tym zaostrzające się wymagania banków zagranicznych skutkujące dużymi opóźnieniami i odmowami w realizacji płatności dla rosyjskich firm zmuszają niektórych do praktyk z czasów dzikiego kapitalizmu. RSPP. Czyli transakcji barterowej. Transakcje barterowe, no to cóż, spływy do budżetu spadną, tylko że rządowi zależy na utrzymaniu importu. W styczniu Ministerstwo Rozwoju, już w styczniu, na zlecenie pierwszego wicepremiera Andrija Białousowa, a obecnie szefa resortu obrony, opracowało wytyczne dla firm dotyczące przeprowadzania transakcji barterowych, które się nazywa Nawigator Transakcji Barterowych Handlu Zagranicznego. I to jest opis rodzajów transakcji barterowych i ich zalet. Instrukcja krok po kroku dotycząca organizacji transakcji barterowej handlu zagranicznego, procedurę ustalania jednakowej wartości towarów lub usług. No i tak
Astarta AgroTrading z siedzibą w Saratowie tak poszła sobie za tym nawigatorem, przygotowując pierwsze tego typu umowy z dwiema pakistańskimi firmami. I tu pochwalił się nawet Financial Timesowi dyrektor do spraw rozwoju międzynarodowego biznesu Samuel Bagdasarian. No i teraz umowa jest ciekawa. 15 tysięcy ton ciecierzycy będzie wymienianych na partię mandarynek o tej samej wadze i 10 tysięcy ton na ziemniaki. Kolejna umowa zakłada wymianę 20 tysięcy ton ciecierzycy na podobną dostawę ryżu. Zamierzamy wysłać partie pilotażowe, tak aby, powiem, wypróbować ten mechanizm. Teoretycznie to nasze możliwości w kwestii ciecierzycy są znacznie większe. No cóż, kolejna transakcja dotyczy czegoś ciekawszego. Sprzęt AGD, materiały budowlane i towary przemysłowe z Chin na rosyjskie nasiona lnu za tą samą kwotę. Szef Uralskiej Administracji Celnej Aleksiej Frołow przyznał, że jego wydział otrzymał taką deklarację barterową pod koniec września. Oczywistą zaletą transakcji barterowych jest minimalizacja ryzyka pieniężnego i finansowego, aż do ich całkowitej eliminacji przy równej wymianie towarów. Po pierwsze, wahania kursu walut nie wpływają na efektywność transakcji. Po drugie, nie ma problemów z powodu opóźnień w płatnościach czy odmowy przez banki przeprowadzenia transakcji, pochwalił Frołow Long Life Barter. Tylko że nie zwrócił uwagi na to, że Rosja po raz kolejny sprzedaje Chinom w zamian o produkty o wartości dodanej surowce, których przetworzenie pozwala Chińczykom zarobić znacznie więcej. Jest mało prawdopodobne. No ale moment, co, pralki mieliby sprzedawać Chińczykom w drugą stronę? Wiesz, mogliby na przykład zacząć sprzedawać wódkę, nie? Jest to jakiś produkt o wartości dodanej. No trochę lepiej, tak, to prawda, prawda? Bo już jest jednak przetworzony. Mhm. Ale tu się okazuje, że nie, nikt nie chce, wszyscy chcą od Rosjan surowce. I mało tego, tu zauważają analitycy, że mało prawdopodobne, by rosyjska firma rolno-przemysłowa stworzyła kanały sprzedaży materiałów budowlanych i sprzętu AGD, to znaczy, że przy ich wprowadzeniu na rynek poniesie dodatkowe koszty. No ale Aleksandra Prokopenko, czyli pracownica Berlińskiego Centrum Studiów Rosyjskich i Euroazjatyckich Carnegie, mówi, że te transakcje pozwolą firmom na obniżenie kosztów przez unikanie płacenia podatków, bo podatek VAT na towary importowane w ramach wymiany barterowej opiera się na szacunkowej wartości, ponieważ jej zdaniem można nią dowolnie manipulować, jako że w bazie danych celnych umowa będzie wyglądała następująco. 2 kg pomarańczy są warte 3 krzesła. Ten nawigator transakcji barterowych teraz jest nowa edycja na najbliższy miesiąc po podpisaniu przez Joe Bidena dekretu w sprawie możliwości wprowadzenia sankcji wobec banków krajów trzecich obsługujących płatności za towary wojskowe i towary podwójnego zastosowania, te, które są objęte zakazem dostawy do Rosji. Wasili Astrow, ekonomista z Instytutu Wiedeńskiego, mówi tak. Wiele banków zaczęło domagać się dodatkowego potwierdzenia, że import do Rosji nie ma związku z kompleksem wojskowo-przemysłowym, co oznacza gigantyczne opóźnienia w dostawach wielu towarów, zwłaszcza tych niezwiązanych z produkcją broni. I teraz, w czerwcu, amerykańskie i unijne sankcje rozszerzyły sobie definicję kompleksu wojskowo-przemysłowego, z którym transakcje są zabronione. Objęte są wszystkie rosyjskie firmy objęte sankcjami, w tym wiodące banki. No i tak się stało, że nawet eksport produktów rolnych, jak pisze FT, tutaj bardzo ucierpiał z powodu ograniczeń. Stało się więc tak, że jak pisze Trade Data Monitor, łączny import do Rosji w pierwszym półroczu spadł o 8% w porównaniu z tym samym okresem 2023. Podobne dane przedstawiają organy celne z krajów, z którymi Rosja prowadzi jeszcze handel. Dostawy spadły o 9%. Irina Zasiediatil, członkini Prezydium Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów.
Mówi, że biznes jest coraz bardziej zainteresowany transakcjami barterowymi. Płatności bezpośrednie w obecnej sytuacji są trudne do zrealizowania, a barter jest doskonałą alternatywą. A tu protestuje Arkadii Złoczewski, prezes Rosyjskiej Unii Zbożowej. Potrzebujemy więcej pieniędzy na nasz eksport, a nie mandarynek. No, barter ma bardzo wiele wad. Niewygodny w organizacji. No, nie da się prowadzić operacji na dużą skalę, nie da się z barteru utrzymać całego kraju. Janis Kluge, specjalista do spraw ekonomii rosyjskiej w Niemieckim Instytucie Problemów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. No to niepoważne, no to może nie tak zmienić rosyjskie przepływy handlowe, ale raczej bardziej będzie rósł ten barter i w końcu je zmieni. Tak to wygląda. No ja chciałem tutaj dodać odnośnie tych problemów, że jak to byłby taki doskonały mechanizm, tak, no to kraje by nic nie robiły, tylko barterowo, no bo nie trzeba tych opłat. Tylko wiesz, powstają takie problemy, czyli ta przysłowiowa koza transferowa, to ile tych mandarynek? No może właśnie. Trzeba jakąś giełdę powołać, żeby były notowania. Wymiany, prawda, dokładnie. Wymiany, tak jak kiedyś było, nie? Prawda? Tak. Że koza to na przykład 1 000 000 mandarynek, nie? I to się zmienia, no bo mandarynki, tak. Wiesz, jest urodzaj, jest susza, są no, różne ceny. No i teraz, wiesz, żeby dojść do porozumienia, no to patrzysz na giełdę towarową i widzisz, jedna koza, tyle i tyle mandarynek, tak? Dokładnie. Dwa krzesła. No, ale następny problem, który akurat... A tutaj... może się też zmienić kurs kozy. No kurs kozy, nie? No bo kozy no. Mogą na przykład mieć jakieś tam choroby, nie? Schorzenia, prawda? Schorzenia, tak? I tak dalej, no. I tak dalej, nie? A więc różnego rodzaju, jak to liczyć? Ale też zobacz, masz takie, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, problemy, jeżeli chodzi o te systemy monitorowania transakcji i prania brudnych pieniędzy. No bo ja z tobą oczywiście. Wyślę ci, zobacz, 1 000 000 pralek, a w drugą stronę sobie wezmę tam 1 000 krzeseł, nie? No i ktoś, i wiesz, jak teraz nawet te rosyjskie kontrole mają sprawdzać, czy to jest wartość uczciwa, jak podatek od tego odciągać, no bo... No właśnie. No, trzeba by znowuż liczyć, to gdzieś przeliczać, ile te transferowe krzesło jest warte, albo przykładowe, jednak na jakąś walutę, żeby móc, no bo z waluty, no to wiesz, od rubli, ile odciągnąć od dolara. I z waluty przeliczać na towar. No po kursie dnia, a tu musiałbyś po kursie dnia liczyć te mandarynki i tą ciecierzycę. Z tych, no można z tych jakichś, wiesz, z tych giełdowych próbować to przeliczać. Natomiast no to skoro na przykład byłaby dowolność, no to ja mogę uprać dowolne pieniądze w ten sposób. Przesyłam już, nie muszę robić transferu, zobacz. Transfery pieniężne, jak ja przesyłam na przykład z Chin do Rosji, czy nawet w Europie prześlę sobie z Polski, z jednego miasta do drugiego, no to w tym wypadku, jeżeli ja robię jakiś większy przelew, no to zaraz mi, wiesz, skarbówka, to tam, to wszyscy tak, sprawdzają, czy tak. Skąd ja mam te pieniądze. Ale jeżeli ja wysyłam w tym momencie, wiesz, barterem, no to ja jestem czysty, tak? A więc tutaj różnego rodzaju też takie wyzwania i problemy. Mało tego, ten Złoczewski, czyli szef Rosyjskiej Unii Zbożowej, powiedział, że rosyjska giełda towarowa jest oderwana od rynku. No. Czyli znaczy, że to też tego nie przeliczysz tak jak trzeba po giełdowym, skoro giełdowe jest od rynku oderwane. Czyli no wiesz, kolejny problem. No dużo problemów. Przychodzi ci skarbówka i mówi, pan zawyżył tę cenę tych kóz na te mandarynki. Uczciwa cena to byłaby taka, a pan tutaj dał tyle. Ta, to prawda, teraz, no, wiesz, my dowalamy należy, tak? Podatek, prawda? Dowalamy no podatek, nie? Mhm. Ale oni też nie będą woleli tego przeliczać, bo oni nie mają tylu ludzi, żeby tym się zająć. Także ten barter będzie sobie tak ciekł i te operacje będą tak robione na pałę, bo oni będą łykać te deklaracje celne, byleby nie było to zbyt oderwane od rzeczywistości. Tyle. No. No cóż, olej napędowy. Następna nasza historia.
Dostawy eksportowe oleju napędowego z Federacji Rosyjskiej w październiku 2024 tak sobie spadły do najniższego poziomu od września ubiegłego roku, wynoszącego 2,6 miliona ton. Dane LSEK mówią, że to no cóż, zmniejszenie produkcji w związku z sezonowymi i nieplanowanymi remontami rafinerii. No, o tymi nieplanowanymi, no. Dron przyleciał, remont trzeba robić. Wycofywane moce produkcyjne w zakresie pierwotnej rafinacji osiągnęły szczyt we wrześniu i wyniosły 4,496, czyli prawie 4,5 miliona ton. I tak sobie to doprowadziło do ograniczenia produkcji produktów naftowych i dostaw paliw na eksport przez rosyjskie porty. Reuters twierdzi, że rzeczywisty przestój mocy produkcyjnych w końcu października to wyniósł przynajmniej 4,6 miliona ton. LSEG mówi, że eksport oleju napędowego z portów rosyjskich do Turcji, co prawda wzrósł w zeszłym miesiącu o 15% w porównaniu do września, tutaj, czyli łącznie osiągnął 1,27 miliona ton, tyle tylko, że jest to sezonowe związane z realizacją dawnych kontraktów. Natomiast dostawy morskie oleju napędowego z Federacji Rosyjskiej do Brazylii, gdzie obiecywano bardzo duże dostawy, w październiku sobie tak spadły prawie o połowę w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosły 0,4 miliona ton, a przypomnijmy, że plany były na 10 milionów. W związku ze spadkiem popytu wynikającym z dużych wolumenów dostaw w poprzednich miesiącach, co nie jest prawdą, raczej Rosja nie była w stanie dostarczyć. Bo pamiętajmy, że Brazylia powiedziała, że miesięcznie jest w stanie spokojnie przejąć 1,5 miliona ton, a tu 0,4. No i teraz głównymi odbiorcami rosyjskiego oleju napędowego stały się Brazylia i Turcja. Ale efekt jest taki, że nie do nich Rosja zwiększyła najbardziej eksport oleju napędowego. Do krajów Afryki o 23%, ale do nędznych 0,57 miliona ton. I do Senegalu, do Egiptu, do Libii, do Gany i Tunezji, tak po jednym tankowcu. Bo to więcej to będzie, to nie będzie chyba wychodziło. No i w zeszłym miesiącu z rosyjskich portów wysłano 220 tysięcy ton oleju napędowego w kierunku statek w pobliżu włoskiego portu Augusta i greckich wysp, czyli przemycik, bo dalszy kierunek tych dostaw nie jest jeszcze znany. Chciałbyś coś dodać? No tak, wiesz co, no mówiliśmy o tym, że są problemy, jeżeli chodzi o remonty, rafinerie nie są w stanie wrócić do produkcji sprzed dronopadów, albo inaczej, trochę mogłyby wrócić, natomiast jest też kwestia bardzo często kosztowa, bo bardzo często były uszkodzone te najnowocześniejsze linie, no i tam często brakuje i nie tylko sprzętu, ale również i oprogramowania, bo dostarczała tam, mówiliśmy to rano, ABB głównie, to do pomiarowania, tak, no i do ogólnie jak gdyby działania, sprawdzania, tak jak to, parametrów odpowiednich, to takie przemysłowe. No i teraz jest problem, bo nie mogą sobie często tego legalnie ściągnąć, a więc próbują jakimiś tutaj kanałami przez jakieś firmy trzecie, różnie to wychodzi. Jeżeli chodzi o te linie sowieckie, znowuż tam jest problem efektywności, bo tam nie ma ani jakichś linii zaawansowanych do crackingu, reformingu i tak dalej, więc te wszystkie rzeczy najnowocześniejsze to były robione bardzo często we współpracy z Amerykanami lub właśnie z Niemcami. Tak, czy jeszcze tam amerykańskie, jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, Paweł, że na rosyjskich liniach posowieckich i na rosyjskich utrata w trakcie procesu produkcyjnego, utrata zarówno surowca, jak i wyrobu gotowego sięgała 30%. No właśnie, chodzi o właśnie tą kosztowność.
I oni teraz, wiesz, przywrócą ci na przykład starą linię, którą ją zamknęli, no ale już to inaczej będzie się, wiesz, kalkulować, nie? Już nie zrobią na przykład tego właśnie reformingu, tylko pójdzie to, wiesz, jako ciężkie frakcje i tak dalej, i tak dalej. Tańsze. Nie odzyskają tych lżejszych. No wiesz, oni się trochę też ratują, że wprowadzili tak większą dolewkę tego etanolu, czyli 10% zamiast 5% do benzyny. No i druga rzecz, wprowadzili te różnego rodzaju dodatki, które są w Europie zakazane i w Rosji kiedyś też były zakazane, a teraz z powrotem. Są dozwolone, które zwiększają na przykład oktanowość tego paliwa, tak? A niszczą silniki. To trzeba od razu powiedzieć. Wiesz co, środowisko przede wszystkim, bo... Środowisko tam... też, ale silnik też niszczy. No wiesz, Rosjan to za bardzo środowisko nie obchodzi. Mhm. Widziałem, nic się od tamtych czasów nie zmieniło. No jeszcze, jeżeli powiedzieliśmy na początku o piruetach gubernatora Texlera, podczas kiedy w okręgu czelabińskim ludzie nie mają czym oddychać, to dla nich ważniejsze jest to, że im te dodatki oraz biokomponenty niszczą szybko silniki. No, szczególnie tam takie są opracowania rosyjskie, także jeżeli chodzi o te chińskie marki, to one nie są dostosowane do tego. Nie, bardzo szybko silnik pada. Im silnik starsze... Nawet po 100 tysiącach, całkowicie. Tak, no i teraz właśnie tak, no bo ci taksówkarze się skarżą, że średnio silnik przeżywa bez generalnego remontu właśnie 100-150 tysięcy, nie? A w przypadku tych koreańskich, japońskich i europejskich było 300 tysięcy dochodziło, nie? Tylko że one jeździły na lepszej benzynie, a te jeżdżą na tym, co się da zatankować. A wiesz, tu są pewnie dwa czynniki, że to jest chińskie, ale myślę, że też ważne i o tym się nie mówi, bo się zgania, że chińskie, nie, w Rosji, ale właśnie ta jakość benzyny, ona się po prostu pogorszyła, tak, w stosunku do tego, co było dokładnie wcześniej. Dokładnie. No i tak przeszliśmy do ostatniego punktu programu, czyli o tym, jak Kirgizi, tak jest, Kirgizi, rozważają emisję w przyszłym roku pierwszych tutaj obligacji dolarowych. Arzubek Szumajew, szef do spraw długu państwowego w Ministerstwie Finansów Kirgistanu, zdradził Bloomberg News, że będzie poprawa ratingu kredytowego Kirgistanu. W maju Moody's potwierdził rating jako zagranicznego emitenta na poziomie B3. No niby to 6 poziomów poniżej inwestycyjnego, ale będzie zmiana z perspektywy negatywnej na stabilną, więc zamierzają wypuścić obligacje nie tylko dolarowe, ale i eurowe. No i teraz w ogóle to obligacje zagraniczne to będą wyłącznie dolary, euro, no i juany Kirgistanu. No i spodziewa się tej aktualizacji ratingów na początku przyszłego roku Kirgistan i będą też euro obligacje pod koniec 2025 albo na początku 2026. Cała ta gospodarka Kirgistanu, 7 milionów ludzi liczącego, opiera się na sprzedaży złota oraz na pośrednictwie. Import z Chin, eksport do Rosji. No i tutaj to ten ostatni wzrósł, jak Zachód nałożył sankcje na Rosję. Ale z drugiej strony gospodarka i wskaźniki fiskalne Kirgistanu, jak stwierdził Moody's, zostały znacznie mniej dotknięte efektami ubocznymi rosyjskiej inwazji na Ukrainę niż wcześniej oczekiwaliśmy. Mimo trwających bliskich powiązań z gospodarką rosyjską, które nie okazały się jednak tak bliskie. MFW oszacował, że zaległy zewnętrzny dług publiczny Kirgistanu spadnie do 34,4% produktu krajowego brutto w 2024 roku, ponad 37% było w roku 2023. MFW spodziewa się, że PKB wzrośnie o 6,5% w tym roku i 5% w 2025 i sam MFW doradził Kirgistanowi, aby poszukiwał preferencyjnego finansowania zewnętrznego w celu obniżenia kosztów pożyczek, bo im bardziej oddalają się od Rosji, tym jakoś lepiej im idzie. Także
także ten szef tego centrum, prawda, do spraw długu powiedział, że od tej pory to już ruble są B i rubli nie będzie, jeżeli chodzi o żadne obligacje, o żadne źródła finansowania, nic, z rubli rezygnujemy. Wiesz co, no tutaj te kraje ogólnie Azji Centralnej korzystają na tej sytuacji, która jest, bo tak, z jednej strony są tymi krajami tranzytowymi, pośredniczącymi, z drugiej strony część tych firm rosyjskich przecież musiała się tam często wyprowadzić. Natomiast wydaje się, że wiesz, że ten efekt, powiedzmy, tego tych krajów, które pomagały omijać sankcje, no w 2025 będzie mijał, tak? I tutaj te kraje też zaczynają, i to jest chyba dla Rosji bardzo niepokojące, bo wszyscy zaczynają stawiać na inne kierunki. No to różnie w tych krajach jest. Tu prawie wszystkie na współpracę z Chinami, co ciekawe, tam chyba może poza Grudzią, turecka agencja TRT stwierdziła, że cała Azja Środkowa ma dylemat, jak wyjść z Rosji i trafić do Chin. No ale wiesz, ta, że tak powiem, zbliżenie widać, no. Tutaj też widać zbliżenie pomiędzy niektórymi tymi szczególnie krajami, które mają tam te narodowości o podobnych korzeniach, co Turcja, a więc tak. Widzimy, że wiesz, że w przeciągu, zobacz, no 2 lat, no my w Europie na tym się mało koncentrujemy, no ale olbrzymie zmiany gospodarcze. No jedynie co Rosji się teraz udało, no to wydaje się, że to rosyjskie marzenie, które w Gruzji wygrało wybory, no ale na więcej to tak za bardzo nie ma gdzie liczyć. Mołdawia się nie udała. Nie udała. No tak, to nie jest już Azja, tak, ale ten. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kraje, no to coś tam trzeba będzie robić, bo jak się nic nie zrobi, no to się te kraje zupełnie straci z tej strefy wpływów, tak. A z drugiej strony oni nie mają za bardzo narzędzi ani instrumentów do tego, żeby cokolwiek robić. Już finansowo im u siebie nie idzie i finansowo oni żadnych dźwigni nacisku na te kraje nie będą mieli w ciągu przynajmniej najbliższych 2 lat. Tak, dlatego tak istotne byłoby, żeby znieść te sankcje, ale nawet właśnie nie ze względów tych wewnętrz, ale na przykład właśnie tej Azji, tak? No tak. Bo wtedy odżyłyby, no sankcji nie ma, możemy znowuż handlować, no i byłyby takie impulsy, wiesz, prowzrostowe dla różnego rodzaju firm, żeby sobie tam, wiesz, transakcje, tam, no, ale transakcje robić, nie? No, ale bardzo piękny był tytuł w gazecie chińskiej Urok Rosji w krajach Azji zgasł i już nie wróci. Zupełnie się zgadzam. No chyba tak będzie, no. Trudno sobie wyobrazić jakąś inną, patrząc na problemy Rosji, które niezależnie kto wygra w Stanach Zjednoczonych, co się wydarzy, no to te problemy jak gdyby nie miną, tak? To nie jest dokładnie tak, że Trump wygra i problemy Rosji nagle cudownie się znikną, tak, prawda? Powiem, dokładnie. Znikną, nie? Dokładnie. I Kazachstan powie, okej, to my teraz chcemy z wami, tam te Chiny to pomyłka i w ogóle. No. Nie, absolutnie nie, tym bardziej, że 10 miliardów dolarów w inwestycjach infrastrukturalnych dla tych krajów piechotą nie chodzi, a tyle im na początek obiecał towarzysz Xi. I to nie dalej, jak kilka miesięcy temu. No dobrze, to była nasza ostatnia dzisiaj informacja. Nasza ostatnia, tak jest. Żegnamy się z Państwem. Do następnego razu. Znowu opowiemy o Rosji, bo tam zawsze materiału nam nie zbraknie. Może zajdziemy do towarzyszy koreańskich, do towarzyszy chińskich. Może też gdzie indziej odwiedzimy. W każdym razie będą nowe i ciekawe informacje. Dziękujemy Państwu za uwagę. Ślicznie. Do widzenia. Miłego wieczoru. Miłego dnia. Cześć. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem.